Siema, przychodzę dzisiaj do Was z trzema ukrytymi questami na Skellige, o których na 99% nie wiedziałeś. Możesz zostawić suba, jeżeli jesteś tu nowy i wpaść na mojego Twitcha. No i myślę, że bez zbędnego tutaj przedłużania zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pierwszy quest na dzisiaj to będzie dość ciekawy quest, na którego natknąłem się zwiedzając sobie mapę. Quest jest naprawdę dobrze ukryty, ponieważ jedyny dostęp do tego miejsca to poprzez podróż łodzią. Nie przypominam sobie, abyśmy mieli jakiś cel misji niedaleko, ani żaden schemat rynsztunku do znalezienia, także żeby go znaleźć, musimy zwiedzać sobie randomowo nadbrzeża wyspy, albo wiedzieć, gdzie się znajduje, a znajduje się tutaj. Jest to tak zwane odludzie. Kiedy dotrzemy na miejsce, znajdziemy przykutego do skał jakiegoś mężczyznę, który błagał o pomoc. Oczywiście, jak zazwyczaj w Wiedźminie, mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Jedna z nich to opcja uwolnienia go, a druga pozostawienie na śmierć. Uwolnij, nie błagam! Czemu cię tu przykuli? Wrobili mnie w zabójstwo! Nie lubiłem starego Gretera, ale nie chciałem jego śmierci! Uwolnij, nie proszę! Tak, każdy więzień tak twierdzi. Nie! Nie, nie odchodź, proszę! Nie zostawiaj mnie tu, błagam, nie zostawiaj mnie! Ej, nie zostawiaj mnie tu, błagam! Na razie skupimy się na opcji zostawienia go na śmierć. Kiedy pozostawimy go przykutego, a potem po jakimś czasie wrócimy, niezależnie czy pokonaliśmy też harpię czy nie, znajdziemy go na miejscu już martwego. Harpie zafundowały mu bolesny koniec. Druga opcja to opcja uwolnienia go. Możemy to zrobić i zaufać, że jednak mówi prawdę. I jak się później w sumie okaże, działał w słusznej sprawie. Wróciłeś? Uwolnij mnie, proszę. Naprawdę mnie wrobili. Powiedzmy, że ci wierzę. Dzięki, nie zapomnę ci tego. Nie mam ci jak zapłacić, ale jeśli jeszcze kiedyś się spotkamy, odwdzięczę się. Możesz iść? Nie martw się o mnie. Odpocznę tu chwilę i dam sobie radę. Dzięki za pomoc. Nie przejmuj się mną. Muszę tylko odpocząć. Dzięki za pomoc. Chociaż quest z pozoru nam się tutaj kończy, to jego kontynuację jesteśmy w stanie znaleźć w pobliskiej wsi Rogne, gdzie jesteśmy w stanie wbić na pogrzeb człowieka zabitego przez Jorga, czyli no tego ziomka zakutego. Tam też jesteśmy w stanie znaleźć jego siostrę, która mówi, że to przez nią Jorg zabił Gretera. I tutaj pokażę wam wszystkie opcje dialogowe ze scenariuszem, jak uwolniliśmy Jorga, bo kiedy go zostawimy na śmierć, nic się nie zmieni oprócz tego, że nie będziemy mieli tutaj opcji dialogowej, że go uwolniliśmy. Ech, szkoda Gretera. Dobry chłop z niego był. Tak, i mało pił. A dlatego skurwysyna Jorga przykucie do skał to zbyt łagodna kara. Powinno się go ze skóry obedrzeć. Nie mówcie tak! Mój brat był dobry! Cicho, mała, nie wiesz co mówisz. Twój brat to był podły człowiek, zbrodniarz. Im szybciej o nim zapomnisz, tym lepiej. Co tu się stało? Mój brat! Przykuli go do skały. To przeze mnie! Dlaczego przez ciebie? No bo nie lubiłam tego wojka Gretera. Był gruby i śmierdział. Rozpowiedziałam mojemu bratu. Jorg się wściekł i go zabił. A potem go złapali i przykuli do skały. Takie macie prawo. Morderca musi ponieść karę, nawet jeśli zabił, żeby ratować kogoś innego. Ale ja okłamałam Jorga. Wujek nic mi nie robił. Tylko śmierdział i go nie lubiłam. A teraz Jorg przez to umrze. A co zrobił twój brat? No bo nie lubiłam tego wojka Gretera. Był gruby i śmierdział. Twojemu bratu nic nie jest, uwolniłem go. Pewnie niedługo cię znajdzie. Naprawdę? Dziękuję! Już nigdy nie będę kłamać, obiecuję! Cóż, może to cię oduczy oczerniania innych. Bywaj. Drugi quest jest naprawdę nieźle ukryty. Mega rozbudowany, mega ciekawy, mega długi, w dodatku możemy go dodatkowo przejść na kilka sposobów. Ha! Także proponuję się tutaj skupić, by nie zgubić wątku.
Quest ten aktywujemy udając się na małą wysepkę zaraz koło osady Red Gill. Ponownie z tego co kojarzę, żadna tutaj z misji czy żadne poszukiwanie nie prowadzi nas do tego miejsca, ani nawet w ogóle koło niego. Także naprawdę trzeba się tutaj natrudzić, żeby aktywować tego questa. I też nie zawsze on będzie działać, bo na niektórych save'ach nie mogłem go aktywować. Kiedy już udamy się na tą wyspę, znajdziemy jakieś ciało, a zaraz przy nim dziennik. W dzienniku przeczytamy, że osoba, która tutaj leży, to jest martwy marynarz statku, który został wynajęty przez księcia z dalekich krain, po to by pomógł bezpiecznie przedostać się rodzinie właśnie tego księcia do Bukler. Statek ten był Statek ten był śledzony i ostatecznie przez wichurę, która ich zaskoczyła, rozbił się. Nie on pierwszy zresztą o te wyspy Skellige. Potomkowie królewskiego rodu gdzieś przepadli i w dodatku nie rozumiałem tutejszego. Zmiażdżone nogi. Po katastrofie wykrwawił się na śmierć. Dziwny herb. Ani północny, ani nilfgaardzki. W dzienniku też wspomniano o dodatkowych zawoskowanych listach, które zostały wyrzucone przez burtę. I kiedy faktycznie pochodzimy troszeczkę, będziemy w stanie znaleźć kolejne pisma. Jedno z pism to dziennik pokładowy kapitana. Z dziennika dowiadujemy się, że po 73 dniach kapitan zaczął rozumieć troszeczkę język naszych nieznajomych. Coś nie coś potrzebuje. Ale nie chwalił się. Ja się nie chwalę. Więc swobodnie, bez niczyjej wiedzy, mógł podsłuchiwać rodzinę królewską. Z ich rozmów dowiedział się, że w ich kraju doszło do jakiegoś przewrotu władzy, a za rodziną króla zostali wysłani zabójcy. Dodatkowo też możemy znaleźć drugi list, ale brzmi to mniej więcej jak rozmowa Tigera Bonzo, także dużo się nie dowiemy. Benz. Po przeczytaniu tych notatek aktywuje nam się quest, który nazywa się Za Siedmioma Morzami. Od tego momentu gra pokazuje nam mniej więcej, gdzie mamy się udać. A mamy się udać do Velen i tam sprawdzić, co się stało z drugim statkiem. Bo były dwa statki, jak coś. I teraz skupienie, bo zaczyna się robić skomplikowanie. Możemy to przejść na naprawdę wiele sposobów. Pierwszy z nich to będzie porozmawianie z tym jegomościem, który ewidentnie czegoś szuka. Czy widziałeś tu Menwod? Kobiety z Pletyn. Z daleka, inna mowa, inne odzienie. Czy widziałem w okolicy cudzoziemkę z Pletyn? Ta, potwierdzam. Cudzoziemka z innych stron. Tutaj też rzeczywiście mamy kilka opcji dialogowych. Zacznijmy od tej pierwszej, w której kulturalnie mówimy mu, że nie pomożemy mu. Bo po prostu nie widzieliśmy takich osób w okolicy. Nie widziałem nikogo takiego. Muszę znaleźć cudzoziemka z Pletyn. Dam złoto. Druga opcja dialogowa jest zdecydowanie ciekawsza, bo jesteśmy wtedy w stanie zrozumieć, że ten koleś, z którym rozmawiamy, jest strasznie agresywny. Jeżeli odmówimy mu pomocy, to się na nas mocno zdenerwuje. Nie wiem, dlaczego ich szukasz, ale nie mam zamiaru ci pomagać. Ja kłamca? Rydychental w cyzgot. I do dęk! Zatańczmy. Załóżmy, że pójdziemy tym scenariuszem, że zabiliśmy wojownika, który prawdopodobnie był właśnie zabójcą nasłanym na rodzinę królewską. I pójdziemy kontynuować questa. Dojdziemy do statku, który posiada jakieś logo z zebrą, a potem zaraz koło tego statku jesteśmy w stanie znaleźć ślady. Taki sam herb, jaki widziałem na zatopionym statku. Ślady są stare i zatarte. Kobieta z dzieckiem? Powłóczyli nogami. Kiedy pójdziemy tymi śladami, znajdziemy jaskinię i prawdopodobnie właśnie rodzinę królewską, której udało się przeżyć. Kiedy wejdziemy do jaskini, samica z potomstwem nam podziękuje. W sumie powiedziałem tak, jakbym prowadził jakiś program przyrodniczy. Chyba nam podziękuje, bo w sumie nie mamy zielonego pojęcia, co mówi. No i generalnie sobie pójdzie. To dla mnie? Dziękuję. Dziękuję, ale nie potrzebuję tego. Aenaf. Powodzenia. I tutaj też mamy oczywiście dwie opcje dialogowe do wyboru. W jednej z opcji dostaniemy pewnego rodzaju talizman, który z posiadanej mi wiedzy nie robi nic oprócz zajmowania miejsca w ekwipunku. To był tak zwany scenariusz nudny, bo możemy troszeczkę poddymić w tym queście. Ponieważ możemy to jeszcze przejść na dwa sposoby. Sposób pierwszy jest taki, że przed rozmową z wojownikiem odnajdziemy uchodźców i będziemy mogli wtedy zamienić sporo słów. Paweł Indychci? Bedwy Tetinej? Spokojnie, chcę porozmawiać.
Ravenka sał ile? Hepafi. Niestety nic nie rozumiem. Może chcesz, żebym cię stąd zabrał? Helpa Efi Alem. Wybacz, ale nie wiem, czego potrzebujesz. Jeżeli tutaj do tego momentu nie wybraliśmy żadnej kluczowej opcji dialogowej, będziemy w stanie również sprzedać rodzinę królewską za 30 potężnych koron i powiedzieć, że rodzina królewska znajduje się w jaskini. Widziałem ich w jaskini, niedaleko stąd. Dziękuję. Złoto! Czy sprzedamy rodzinę, czy nie, nie ma to ostatecznie znaczenia, bo zawsze doprowadzi to do sceny, w której zabójca odnajduje tą rodzinę. Rydaw i Mordraek. Ten język wydaje się podobny do języka z dokumentów ze statku. Rozpoznajesz to? Rozumiesz? Waeton kidodohet i feilong? Spójrz na ten list. Poznajesz go? Gwafin. Weź to. Mnie i tak do niczego się nie przyda. Irdif indot oifi siast. Nidedych inei gael. A ty czego tu szukasz? Kobieta to zbrodniarz. Dziecko zabrała. Nie jej. Nie wiesz. Zbrodniarz musi umrzeć. Kletyn zabieram do domu. Co zrobiła ta kobieta i dlaczego chcesz zabrać to dziecko? To rzecz króla. Dirgelach, ty nie możesz wiedzieć. Tutaj klasycznie mamy dwie opcje do wyboru, takie kluczowe. Opcję pozostawienia rodziny i opcję uratowania jej. Kiedy ją uratujemy, odbędzie się ten sam dialog, w którym otrzymujemy nagrodę i będziemy mogli ją przyjąć, bądź nie. Nie pozwolę ani skrzywdzić kobiety, ani zabrać dziecka. Feli, gadel i do folk. Kiedy ją nie uratujemy, będziemy mogli wrócić po jakimś czasie, no i oczywiście zastaniemy tutaj martwe ciało kobiety i brak dziecka, którego los będzie pewnie gorszy niż śmierć. A w sumie z drugiej strony może zostanie tutaj marionetką księcia i będzie sobie żył na wypasie. Tego niestety nie wiemy, nie znamy niestety ich dalszych losów. Nie wtrącam się w wasze sprawy. Imachi alst! Vidi him meliti to gun! Kobieta nie żyje. Dziecko zniknęło. Trzeci quest jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż ten pierwszy, ale równie dobrze ukryty. Bo znajduje się zresztą jak wszystkie questy w dzisiejszym odcinku na totalnym wypizdowie. Żadna misja do niego nie prowadzi, żadne też poszukiwania, także żeby się natknąć na tego questa, musimy być fanami żeglarstwa, bo nie widzę tutaj innej możliwości, po co ktoś miałby się znajdować w tym miejscu. Quest aktywuje się nam bezpośrednio, kiedy podpłyniemy pod wyspę. Może on się nam zakończy naprawdę szybko, tak jak w moim przypadku na samym początku. Draniu, dupku, kutasie złamany już po tobie! Nie chciałem jej krzywdy! Przysięgam! Ludzie, ratujcie! Pomocy! Zły pomysł. Ratunku! Zaraza. Ale możemy też uratować jego mościa przed wściekłym wojownikiem. A, dzięki za pomoc. O co poszło? Nie mógł się pogodzić, że jego siostra wolała pływać ze mną do Zatoki Bzów, niż służyć Frei. Kiedy go uratujemy, będziemy mogli z nim porozmawiać i zrozumieć, o co tak naprawdę poszło. Skeligijczyk uwiódł kapłankę? Myślałem, że... Że co? Że nie robimy takich rzeczy? Nie każdy na wyspach wierzy w te bajania o bogach, ale nie wszyscy umieją się z tym pogodzić i potem kończy się wendetami. To niesprawiedliwe. Kocham Irmę, a ona mnie. Kiedyś znajdę sposób, żebyśmy byli razem. Na pewno jest jakaś luka w zasadach religijnych. Odszukam ją i pokażę kapłankom. Wtedy oddadzą mi Irmę. Dużo podróżujesz, prawda? Gdybyś natknął się na coś, co może mi pomóc, przywieź to. Dobrze zapłacę. Mieszkam w chacie po drugiej stronie wulkanu. Zobaczę, co da się zrobić. Bywaj i unikaj rozwścieczonych braci. I oczywiście druga opcja dialogowa. Czyli szukał zemsty za siostrę? Tak, chociaż nie wiem dlaczego. Do niczego jej nie zmuszałem. Nie zrobiłem jej krzywdy.
Skeligijczyk uwiódł kapłankę? Myślałem, że... Że co? Że nie robimy takich rzeczy? Nie każdy na wyspach wierzy w... To niesprawiedliwe. Dużo podróżujesz, prawda? Zobaczę, co da się zrobić. Bywaj i unikaj rozwścieczonych braci. Po zakończeniu rozmowy odpali nam się quest o nazwie Wolny Duch, którym za zadanie będziemy mieli zebrać książki opisujące religijne zwyczaje. Problem natomiast jest taki, że nie mamy zaznaczone, gdzie szukać tych książek. Nie będę pokazywał biegania po mapie i szukania tych książek, a potem ich kupowania, bo to jest katorga. Natomiast pokażę wam ciekawego gościa, na którego natrafiłem właśnie szukając tej jednej z tych książek. Jest to mocny typ. Czy chcesz, aby spoczęło na tobie błogosławieństwo wiecznego ognia? Podejdź, wyznawco, niech oświeci cię. Uważaj, żebym ja ci stalą w oczy nie zaświecił. I odsuń się, bo mnie mdli od tych waszych kadzideł. Trzeba było tak od razu. A odrzew... A ciotkę diakona bolała głowa po rybie polewce. Czego potrzebujesz? Uprzedzam, że maść na żylaki się skończyła. O czym ty gadasz? Te kadzidełka chyba naprawdę są szkodliwe. Jak to o czym? Przecież podałeś hasło, znaczy chciałeś zioła kupić. Widzę, że taki z ciebie kapłan wiecznego ognia, jak ze mnie świątynna dziewica. Co to za przekręt? Jaki przekręt? Dlaczego od razu przekręt? Nie sprzedaję przecież nic szkodliwego, a że czasy niespokojne... To bezpieczniej wdziać habit. Założę się, że zapotrzebowanie się pod kapłanów grozi w tym mieście coś naprawdę paskudnego. Jestem prawdziwym kapłanem i prawdziwym alchemikiem. Niestety trudno jest pogodzić dwa różne powołania, zwłaszcza teraz. To jak, doniesiesz na mnie, czy się dogadamy? Chcesz mnie przekupić? Nie przepadam za kapłanami i musiałbyś mi raczej dopłacać, żebym wybrał się do nich na plotki. To chociaż dam ci rabat. No zerknij na moje zbiory i zobacz, czy czegoś nie potrzebujesz. I oby nie była to maść na żylaki. I oczywiście tutaj druga opcja dialogowa. Nie znam żadnego hasła. Jeśli je przypadkiem podałem, to marni z was spiskowcy. Mdli mnie od kadzideł. Też coś. A żeby ci chuj pąklami obrósł, gamraciszynu, a na Jule wypuścił skrzydła i odleciał na południe. Jeśli mnie wydasz, zadbam o to, aby nasze stosy stały jeden obok drugiego. I jeszcze będę dmuchać, żeby ci rychlej żyć pod piekło. O wiele lepiej przeklinasz niż błogosławisz. Zaczynasz mi się podobać, zielarzu. Nie mam zamiaru na ciebie donosić. Skoro tak, to może pohandlujemy. Mam wiele ciekawych specyfików. Kiedy zbierzemy te książki, będziemy mogli je odnieść Iwarowi. Do każdej z nich on będzie miał komentarz, także pokażę wam wszystkie komentarze, jakie ma. Religia, życie? Ta, o coś takiego mi chodziło. Ciekawe przypadki cnotliwej Weggi. Nie wiem o czym to, ale chętnie przeczytam. Trystiana i Izydor. To może się przydać, dzięki. Kult Frey. No, to na pewno muszę przeczytać. Dzięki za pomoc. Czuję, że siedząc tu więcej się nie dowiem. Czas ruszyć w świat. Może gdzie indziej znajdę sposób, by zdobyć Irmę. Powodzenia. I tutaj teoretycznie nam się kończy misja. Teoretycznie, bo będziemy go jeszcze mogli spotkać w Nowigradzie i tam zamienić kilka słów. Co ty tutaj robisz? O, Wiedźmin! Witaj! Chcę się zaciągnąć na statek. Już nie szukasz sposobu, żeby zdobyć Irmę? A szukam, dlatego przeniosłem się do Nowigradu. Rozumiesz, większy dostęp do kultury. No ale trzeba mieć jeszcze za co żyć. Stąd ten statek. Rozumiem. Powodzenia. Dzięki. Wzajemnie. No, muszę lecieć. Bywaj, Wiedźminie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to możesz zostawić suba, jeżeli jesteś tu nowy i wpaść na Twitcha, tam czasem poddymiamy. A ja mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku was zaskoczyłem chociaż jakimś questem. A my co? A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Siemalski.